O zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych jest w tej chwili w Senacie. Tam Senat proponuje pewnego rodzaju modyfikacje, na przykład, żeby liczyć liczbę dzieci w gospodarstwach domowych. Czy to jest dobry kierunek? Panie redaktorze, my i tak już zwiększyliśmy pulę kilowatogodzin w kontekście rodzin wielodzietnych, rodzin, w których są osoby niepełnosprawne. Wydaje się, że jest to sprawiedliwe podejście związane z medianą, związane również ze średnim zużyciem tej energii. Liczę również na konstruktywną współpracę w Senacie, brak obstrukcji i też urealnianie propozycji, które przez Senat są zgłaszane. Im szybciej, tym lepiej i bezpieczniej dla gospodarstw domowych.